Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Gramy we wstecznej kompatybilności z tą grą na Xboxie One. Chciałem powiedzieć 360, ale to jest Xbox One. I Xboxa 360 nigdy nie miałem. I mam jakąś bezpłatną zawartość 1000 klub do pobrania, by otrzymać bezpłatne samochody, 1000 nowych wyzwań, 10 osiągnięć o wartości 250 wyników gracza. Zobaczmy, co to jest. Czy uda się to w ogóle pobrać? Nie mam pojęcia. 352 MB. Potwierdź zakup. Potwierdzamy zakup. Okej. Okej. Czyli teraz mi się tam gdzieś pobiera, a ja mogę sobie dalej grać, zdaje się, oby, bo chcę sobie nagrać właśnie ten odcinek teraz. Dobra, czyli co, w poprzednim odcinku zdobyłem sobie Lamborghini Diablo, kupiłem specjalnie i napisaliście mi w komentarzach, że to źle, że je właśnie sobie kupiłem, bo w niedługim czasie będę mógł je wygrać w jakichś zawodach albo czymś takim. No nie mam pojęcia, tutaj są jakieś zawody do zrobienia, klasa A, tak się składa, że akurat ja mam klasę A, ale to wyzwanie nazywa się Ford Challenge, a ja mam Lamborghini, samochód włoski, tak więc nie wiem, czy uda mi się tam uczestniczyć w czymkolwiek. W poprzednim odcinku trochę sobie tam chyba tuningowaliśmy, tak, zmieniłem spoiler, przedni zderzak został bez zmian. No dobra, to chodźmy na te zawody, zobaczymy, jak mi pójdzie. Tylko właśnie, ja nie mam Forda. Nie wiem, czy będę mógł się ścigać Lamborghini. No zobaczymy. Czego jakoś brakuje mi w tych Forzach Nitra, wiecie? Nie wiem. Dużo grałem w TNFS-y, ale też dużo grałem w Forza Horizon 2, gdzie przecież Nitra nie ma. I cały czas jakoś tak podświadomie chcę włączyć to Nitro, a pod tym przyciskiem, gdzie przeważnie włącza się Nitro, no to jest tutaj hamulec ręczny. Okej, okay, więc w poprzednich odcinkach mówiłem ogólnie o jeździe i prowadzeniu samochodów w tej grze. No, jest bardzo fajne. Mam teraz Diablo, samochód z napędem na 4 koła. Poprzedni, który miałem, był to Mitsubishi, który mam do tej pory. Jest to Mitsubishi Lancer Evo 10, o którym też jedna osoba mówiła, że silniki są bardzo słabe, jeśli chodzi o silniki dieslowskie 2.0, bo mówiłem o tym, że fajne te samochody są z wyglądu i można je za niewygórowaną cenę dostać, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, z oczywiście mniejszym pojemnościowo silnikiem i napędem naprzód. Wymagany Ford. Zobaczmy, mamy w garażu Raptora, więc spróbujmy. No, musimy tutaj go troszeczkę podrasować, zdaje się, tylko że ja chyba nie mam na to kasy. Cena, dostępne kranie, coś tam mam. Trochę go podniesiemy, ale chyba go nie wymaksujemy. Myślicie, że dam radę sobie niewymaksowanym Fordem Raptorem? Tak mi chyba dostosowali ten tuning właśnie pod ten wyścig. Troszeczkę szkoda, że nie mogę tu uczestniczyć Lamborghini, no ale widzieliście, to jest wyzwanie dla Fordu. Więc w porządku, trudno się mówi. Damy sobie radę jakoś bez tego. No... Dużo informacji spływa do nas o Fordzie Horizon 3. Największą i najfajniejszą jest chyba to, że demko będzie możliwe do zagrania już 15 września. I oczywiście je sobie pobiorę, z tym, że demko będzie ważyć 18 GB. Demo Forza Horizon 3, także jest to bardzo, bardzo dużo. Ja podejrzewam, że podczas gdy będę grał w Forza Horizon 3, będę dalej grał w Forza Horizon 1, dlatego że no nie zdążę jej skończyć przed premierą tej trójki. Bo myślę, że tutaj bardzo dużo jest tego kontentu do ogrania. No, ale zobaczymy, ja tam się nie poddaję. Nie chodzi też mi o to, aby nagrać tę grę, wiecie, tak na pałę, żeby wleciały odcinki. Nie wiem, żeby grać to od rana do nocy i nagrywać odcinki, tylko żeby się tak trochę delektować tą grą, wiecie? Tak lubię bardzo Forza pod tym względem. I lubię się delektować tą serią, bo jest to naprawdę gra, której seria i w ogóle seria gier, które przykuwają do ekranu i robi się to, gra się z bardzo dużą dozą przyjemności. Trochę mi jest ciężko z tym Raptorkiem jest tutaj. Dobrze, że mamy tutaj okrążenia 3, ale i tak warto sobie jak najlepiej jechać. No dopiero co jechałem Diablo kawałek. Teraz muszę się przyzwyczaić do tego wielkiego klocka, do tej cegły ogromnej. Raczej bloczka, bloka.
No jest, jest hardkorowy, jest duży. Jest to chyba największy samochód z tych, które tutaj jeżdżą. Mam Raptora, tutaj widzę jakieś Focusy. To są samochody, które na masce mają znaczek Forda. Widzicie, mamy tutaj Escorta, Escort Cosworth i mamy jeszcze GT500. Jaka rozbieżność w ogóle w tych samochodach. GT500, taka wielka moc, co? A jednak mogą się te samochody ze sobą ścigać. W ogóle ten GT500 przypomina mi troszeczkę malowaniem nawet, chyba nawet bardzo podobny jest tego Forda z Need for Speed, filmu Need for Speed. To był ponad 1000-konny w tym filmie, ponoć. Według fabuły. Pamiętacie pewnie taką scenę, gdzie podjechał pod taki wieżowiec, jego kolega pracował w biurze na górze i tu mówi, wyjrzyj przez okno. Wyjrzał przez okno, to zaczyna dodawać gazu, dookoła jeździły sobie samochody, on tak dodaje gazu i te szyby zaczęły tak drżeć, wow. I on tak, ten jego ziomek z biura tak się patrzy, ściąga koszulkę i biegnie tam do ziomka, żeby z nim pojechać w trasę. Bo nie, takiej fury nie można przegapić. No i szybko zrezygnował z tej swojej roboty i pobiegł do swojego ziomala. To było fajne. A ten później przez miasto gnał, drżały szyby okolicznych budynków, goniły go jakieś inne samochody, oczywiście stróże prawa. Ach, cuda. Fajny film, bardzo fajnie została pokazana prędkość, te emocje podczas szybkiej jazdy Agerami, gdzie jechało dwóch właśnie bohaterów, jeden z jednej strony, drugi z drugiej i właściwie to trzy Agery jechały. I dwie Agery goniły jedną, taką przykokszoną nieźle. Super to wyglądało. Te emocje na twarzy, jak jadą, to wiecie, wszystko się trzęsie. Dookoła, szybko, wszystko tak miga. Super, naprawdę to pokazali. Nie wiem, jak oni to nakręcili, czy to w dużej części było robione komputerowo, czy jak. Wyglądało to super i pod tym względem ten film zrobił na mnie no naprawdę mega wrażenie. A ja w międzyczasie kończę sobie wyścig na pierwszej pozycji, bo to już ostatnie okrążenie. Cyk, gotowe. Okej, okay, mamy to zrobione, mamy to z głowy. 12 tysięcy kredytów. Trochę sobie zarobiliśmy, no tylko, że na tuning tego samochodu też wydaliśmy kasę. Ach kurczę, niepotrzebnie wziąłem to auto, bo tam trzeba było zaakceptować, czy się chce jechać tym dalej autem, czy zmienić na to poprzednie, które się miało. No ja bym wolał pojeździć trochę Diablo. Z chłopakami na parkingu w Carson organizujemy nowe wyścigi. Jeśli masz odwagę, to wiesz co robić. Przyjedź tutaj. Carson Lot. Mamy nowe jakieś wyścigi tutaj. A tu co mamy? Klasa A, klasa C, muscle coś tam, klasa D. Mamy coś dla klasy A? Tak, mamy tutaj coś dla klasy A. No ja bym się tam bardzo chętnie przejechał właśnie w Diablo, tylko nie jestem pewny, czy mogę zmieniać jakoś samochody podczas jazdy. 1000 klub. Tak, później ją pobierzemy sobie. Ona się chyba nawet teraz pobiera, ta bezpłatna zawartość. Nie wiem, czemu ona jest bezpłatna, ale można pobrać, to widzicie, działa to w porządku. Osoby, które pisały mi w komentarzach też pod ostatnimi odcinkami właśnie z Forzy, zgłaszały mi też problemy o problemach z płynnością w tej grze, czyli że co jakiś czas zaczyna to lagować i coś tam teren się nie doczytywać. Jeśli chodzi o niedoczytujący się teren, no ja jeszcze takich problemów nie miałem. Miałem problem z lagowaniem, tak? Co to było? Takie coś mi się jeszcze nie zdarzyło. Okej. Miałem problem z lagami, co wam pokazywałem w poprzednich odcinkach, że gra strasznie szarpała po dłuższej rozgrywce. No to się da naprawić po prostu wychodząc sobie do konsoli w ten sposób i wracając z powrotem do gry. Wtedy się jakoś odlagowuje i jest w porządku, można dalej grać. Dobra, tutaj mamy, co mamy? Salon samochodowy, a chyba nasz warsztat to mamy z drugiej strony. Race Central, a tu mamy Car Club. Klub samochodowy to też nie. Gdzie my to zmieniamy, te auto? Ja muszę sobie to ogarnąć. Rynek usług, paint shop, a tutaj? No tu garaż, no to garaż, no. Wbijamy do garażu i wezmę sobie moje Diablo. Zmień samochód, to właśnie o to mi chodziło, fajnie. No i biorę moje Diabolo, lecimy w akcję.
Tylko tak, czy ja w tym Diablo, czy ja je w ogóle maksowałem? Już zapomniałem od ostatniego odcinka, trochę minęło. No dobra, zobaczmy. Czyk, mamy tu... A, mi chyba zabrakło kasy na takie całkowite ulepszenie, bo tam trochę wydałem forsy. No trudno, dobra, damy sobie radę, myślę, jakoś. Jak raptorem mi poszło na tym wyścigu, to powinno tam też być całkiem w porządku. A, Diablo prowadzi się ogólnie całkiem fajnie, tylko że jest podsterowne. Potrafi wywalać na zewnętrzną, dlatego że mamy tutaj napęd na 4 koła i podejrzewam, że gdy będziemy... Ojejku, jejku. Bardzo twarde zawieszenie. Bardzo twarde. O, tutaj tego zawieszenia nie możemy zmieniać, tych parametrów, więc samochód taki jaki jest, taki jest. Możemy go tylko ulepszać pod względem osiągów, tam ewentualnie prowadzenie czy coś. A skręcimy sobie tutaj. Zobaczcie, ABS. Zahamowałem strasznie ostro i ABS mam wyłączony i nie zadziałał, więc... O, tutaj coś mamy. Upgrades, yeah. No. Dlatego mi samochód pojechał do przodu. Jest trochę podsterowny, będzie trzeba więcej hamować i więcej puszczać gazu na zakrętach niż to robiłem z samochodami poprzednimi. Nawet Lancer 10 nie był tak podsterowny. Może dlatego, że tutaj mamy dużo mocy. Ja to sobie zawsze w Forzie Horizon 2 robiłem na takiej zasadzie, że jak samochód był podsterowny, to żeby lepiej skręcał, po prostu dawałem mu napęd bardziej na tył, jeśli miał napęd na 4 koła, czyli dałem takie rozłożenie tej mocy 80 do 20 i to zdawało egzamin, samochód był leciutko driftujący, ale jednocześnie też mieliśmy pełne panowanie nad nim, co było super. Okej, fajne radyjko leci nam w tle, a my już dojeżdżamy sobie do następnych zawodów. I tu mamy klasę A, prawdopodobnie będę mógł się ścigać moim Diabolo. Ojej, niezniszczalny krzaczek, trzeba na niego uważać, będziemy tutaj gdzieś się ścigać. Cyk i cyk. Jesteś naprawdę... No, no nie. Twój samochód nie daje się do tych zawodów, ale jeśli chcesz, możesz użyć ten w garażu. Nie wierzę. Ważnie nie nadaje się. Jak to? Przecież tu mamy klasę A, tak? Nie, tu jest klasa A. Horizon. Preset. Dobra, spróbujmy ten następny. Ten wydaje mi się, że też jest w klasie A. Zaraz zobaczymy, muszę kawałek odjechać, bo mi... No bo mi gracza pokazuje, a nie mnie. No dobra, jest wyścig. No też jest klasa A. Ale tam są jakieś punkty. Ja muszę ogarnąć, o co w tym chodzi. No to są punkty, jakie możemy zdobyć. Ja myślę, że na Diablo też przyjdzie czas. O, co to pojechało tam? Ten Herli, jakiś tam ziomek z przodu. O. Będzie trzeba kiedyś ogarnąć te wszystkie samochody tutaj w tej grze. Okej, mamy kolejny znaczek do zniszczenia. Cyk. Jakieś wyzwanie odblokowałem. Dostałem 10 tysięcy kredytów za coś. Za zniszczenie chyba płotku. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj w końcu będę mógł pojeździć moim Diablo. Oby. Proszę. Jest! Okej. Okay. Super. No to pierwszy wyścig w Diablo. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Długo się wczytuję, powiem wam. Te wyścigi są... No dość długo się wczytuję. Nawet w Forza Horizon 2 się szybciej wczytywały. No a jednak tutaj mamy konsolę mocniejszą od tej 360, tak? Dobra, spróbujemy sobie poziom trudności troszeczkę zwiększyć. Mamy symulację i poziom trudności przeciwników dajmy na trudny. Zobaczymy, czy uda mi się. Poprzednim razem miałem spore problemy, aby na tym trudnym poziomie zdobyć nawet piątą pozycję. No a teraz mam jeszcze wyłączone ABS, kontrolę trakcji. Tutaj, jeśli chodzi o trakcję, nie muszę się przejmować, no bo mamy napęd na 4 koła i ten samochód na pewno nie będzie miał żadnych... Ale piękny widok, wow. Widzę tutaj Forda GT, TVR Zagaris, jest Chevrolet Camaro, jest Ford GT, już mówiłem? O, jest Diablo. Dobra, muszę tu ładnie jechać, bo ja się zagapiłem na te piękne fury. Ale widoki są nieziemskie. Znaczy no w sumie ziemskie, tak, bo to ziemia. Ale pięknie to wygląda. No dobra. Nie najlepszą mam pozycję. Cyk. To się zaraz zmieni, mam nadzieję. Musimy w miarę w strumieniu jechać i fajnie się zachowywać na zakrętach.
Tak, z kulturką. Cyk, ale rzuciło. Wow. No, tu było tak... tak pagórkowato. Dobra, mam szóstą pozycję. Nie jest źle. Tylko, że to też nie jest najlepiej. 35% wyścigu. Musimy trochę się sprężyć. To jest klasa A, więc już naprawdę te samochody mają swoją moc i swoją prędkość. No, ja jadę tę trasę pierwszy raz. Muszę pamiętać o tym, że mam cały czas możliwość powrotu. I w razie jak... O, ale pięknie teraz wyszedłem z tego zakrętu. Bardzo fajnie przyhamowałem, nie blokując kół. I poczułem takiego boosta przy wyjściciu. Czułem, że mogę to Camaro zwinąć pięknie. Proszę bardzo, Ferrari, Camaro moje. Ostry zakręt, jeszcze jeden w tunelu. Z przodu jedzie chyba... nie wiem, co to jedzie. Coś hardkorowego. Ale mam już drugą pozycję na poziomie trudnym. Symulacja z wyłączonymi wszystkimi wspomagaczami. No myślę, że ta gra jest łatwiejsza pod względem prowadzenia samochodów niż Forza Horizon 2, bo tam jeśli się włączyło taki poziom, no to naprawdę było dużo, dużo ciężej. Co my tutaj mamy? To Lotus Elise albo Exige. Dobra, próbujemy ładnie. Aj, kurczę, już ciężko będzie. Może jeszcze się uda. Może jeszcze w łapie strun. Nie, już ciężko będzie. Ciężko, ciężko, ciężko. Tak, to jest Lotus Elise. Ale drugie miejsce na tym poziomie trudności to jest super. Ja i mimo wszystko chcę spróbować jeszcze raz. Dlatego, że teraz poznałem sobie ten wyścig i myślę, że będę miał spore szanse zdobyć tutaj pierwszą pozycję na tym poziomie trudności. Dla mnie to jest naprawdę niezłe trofeum. Okej. Okay. Tak więc co, widzieliśmy, że dosyć dużo trzymałem się strumienia za samochodami. To mi pozwalało dosyć dobrze i szybko dogonić te auta, bo myślę, że tutaj też to funkcjonuje, jak w Forza Horizon 2. Okej. To nie działa tak jak w The Crew, że jak się jechało w strumieniu za innym samochodem, to nagle można było jechać samochodem nie najszybszym, z nie najszybszej klasy, 400 km na godzinę. Nie, to tak nie działa. Ani że się tam rozpędzamy bardzo, bardzo szybko. To działa tutaj na takiej zasadzie, że rozpędzamy się troszeczkę szybciej, niezauważalnie nawet szybciej. Jest to wyczuwalne, jeśli właśnie podjeżdżamy do zakrętu i próbujemy kogoś tam dogonić, albo gdy przemierzamy taką strefę między grupkami samochodów, jak tutaj. Musiałem się oderwać od tego, od tej 350, żeby dogonić Camaro tu z przodu i Ferrari. No i patrzcie, że teraz jestem bliżej tego Lotusa. Jestem troszeczkę bardziej pewny siebie. O właśnie, ale przesadna pewność siebie to fałszywy przyjaciel. Widzicie, jak ja tutaj popsułem sprawę? Bo zahamowałem, a myślałem, że będzie już ten skręt, który jest tam dalej. O właśnie ten. Myślę, że mam szansę podgonić teraz tego Lotusa. Tu będzie ten trudny fragment zaraz w tunelu. No i doganiam powoli. Pyk. Delikatne hamowanie naprawdę robi tutaj robotę w tej grze. Zarówno w Forzie Horizon 1, jak i 2 działa to perfekcyjnie. I jeśli chcecie się poczuć odrobinę symulacyjnie, naprawdę działa to super. Lotus Elise, to jest chyba Eliska, no, tak wygląda. Exige jest troszeczkę bardziej groźny, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Eliska świetnie się prowadzi na zakrętach, to jest koksu. Ale zobaczcie, jeśli chodzi o proste... Powinien tu na zakręcie mnie troszeczkę zostawić. Ale tutaj go trochę podrapałem. Został z tyłu. No pięknie. No i drugie podejście z jednym powrotem spowodowało, że jestem na pierwszej pozycji na poziomie trudnym, a jest to jeszcze nie najtrudniejszy poziom. To jest chyba ostatni, przedostatni. Czyk. Plus 90% do... do wszystkiego, do reputacji i do kasy. Muszę chyba odebrać... Nie, zieloną opaskę już odebrałem, bo to się chyba odbiera automatycznie. Tak czy inaczej, mamy kolejne zawody i mamy jeszcze zawody w mieście tutaj, te nielegalne niby, te tutaj. Ale nimi się zajmiemy w następnym odcinku się zajmiemy. Teraz pojedziemy sobie tutaj po kolei. Myk. Chciałem... Koniec... Ojej, gdzie my jesteśmy? Patrzcie. Możemy się tutaj przeteleportować. Hmm.
Dowolne miejsce na mapie bez ograniczeń, natychmiastowe przeniesienie się do lokalizacji, wyznaczenia bloku tej funkcji, aby czerpać. Okej. Okay. Za mało żetonów, okej. Okay. Nie mam żetonów. Muszę dojechać tam jakby na pieszo samochodem. To nie szkodzi, Diablo jest bardzo fajne, tylko mówię, na zakrętach jest troszeczkę kłopotliwe i trzeba dużo, dużo się bawić przed zakrętem. O, fuck, gdzie ja pojechałem? Tutaj mamy jakiś przejazd? Nie, to w ogóle zobaczcie, w inną stronę. Wow, ja myślałem, że to jest jakiś skrót tutaj na tą drogę. Musimy zawrócić, absolutnie tu nie przejedziemy. No, Diablo to fajny samochód i bardzo fajnie wygląda ten model w tej części Forzy. Pomimo, że te modele oczywiście wyglądają gorzej niż w Forzie Horizon 2, no oczywista sprawa, tamta gra jest nowsza. Tak samo w Forzie Horizon 3 te modele będą ładniejsze. Tylko właśnie, czy na konsoli Xbox One ta gra równie dobrze będzie wyglądała jak na PC-tach? No wiadomo, na PC-tach lepiej, tak? 60 FPS-ów, a na konsoli Xbox One raczej 60 FPS-ów nie uświadczymy. No ale co, no, czy nam będzie to przeszkadzało, te 60 FPS-ów, czy brak jego będzie nam przeszkadzał? Hej, cholera, no. Strefę szybkości Horizon. Rozmieściliśmy je w całym Colorado. Są one podobne do strefy radarowej, którą już widziałeś. Różnica Dobra, spoko. Polega na tym, że twoja średnia prędkość jest mierzona od startu do mety. Dobra, kapuję. Tak jak... Ojeju, jeju. Ile to ma ta strefa? Jaki driftik, ale fajnie tu jest, można fajnie podriftować. No i tu mamy koniec strefy przy następnym tym. No i oczywiście chodzi tu o to, aby osiągnąć jak najwyższą prędkość średnią, nie ma tu żadnej filozofii. To samo, co mieliśmy w Forzie Horizon 2. Wow. Wow, trochę podriftowałem, nie szkodzi. Doskonale, świetnie sobie poradziłeś w tej strefie szybkości. Poważnie? Mówi, że świetnie sobie poradziłem, więc ja się jej nie wierzę. Tu mamy fotoradar, pyk, 223 km, a tu mamy Countacha Lamborghini, wow! Ale mnie obróciło, zagapiłem się na ten samochodzik. Lamborghini Countach to jest samochód taki troszeczkę dla mnie sentymentalny. Bardzo dużo bawiłem się tym samochodzikiem jak byłem mały, dlatego że miałem jeden model z serii Burago tak się nazywa. Seria modeli, które można kupić, to są takie metalowe karoserie z plastikowym podwoziem. Jeśli się wykonało dobrze ten model, to bardzo proste jest do składania. Pamiętam, że ktoś chyba z rodziny mi wtedy złożył to. Jest to bardzo proste do złożenia, natomiast no, fajnie działa to zawieszenie i jeśli skręcimy w kokpicie kierownicą, to rzeczywiście koła nam się też skręcają. Rzecz jasna, taką zabawką niespecjalnie można się bawić. Jak ja byłem mały, to właśnie chciałem sobie jeździć tym samochodem, a on taki do jeżdżenia nie był. No i te koła się obracały, rzecz jasna, i to jeździło, ale wiecie, jak dzieciak, jak się bawi takimi rzeczami, po prostu to psułem. No i gdzieś mi się ta zabawka zgubiła, potem sama karoseria gdzieś tam leżała, tak? No i tyle z tego było. A teraz właśnie chcę się zająć troszeczkę sklejaniem tych modeli samochodów. Jestem ciekawy, jak mi to wyjdzie. No podejrzewam, że będę miał na początku jakieś tam problemy, ale od czego jest internet? Kiedyś internetu nie było i ludzie sobie to jakoś radzili z tym sklejaniem, a ja teraz mam internet, dostęp do setki poradników. Nie wiem, nawet na pewno są te samochody, które kupiłem już złożone krok po kroku, także nie będę miał raczej z tym żadnego problemu. Okej, okay, dobra, zmodyfikujmy w takim razie Evo. Jestem ciekawy jednej rzeczy, czy jeśli my kupimy te dodatkowe części ulepszające do tego Evo, to czy jeśli będę chciał je zdegradować do następnego wyścigu, to też jakoś mi się te koszta zwrócą, czy te części już zostaną w moim ekwipunku na zawsze i będę mógł je wsadzić, kiedy mi się tylko chce? Nie wiem właśnie, jak to dokładnie będzie działać. Tak czy inaczej, no mówiłem to w poprzednim odcinku, tutaj nie ma znaczenia, jak my to zrobimy, jak my wsadzimy te części. Ważne, aby była odpowiednia klasa i tyle, bo i tak samochodu stuningować nie możemy, ani tam go dostosować jakoś lepiej czy coś, no nie? Dobra, lecimy. Mamy tutaj Skyline'a, RS4, widzę Golfa R32 bodajże, jakieś Mitsubishi tutaj z przodu.
Nie, to nie Mitsubishi, to Subarka jest. Ale kurczę, pędzą te samochody, naprawdę. Aż tak dziwnie na tych zakrętach się zachowywały. Mieliście takie wrażenie, jak startowałem, to te auta z przodu tak dziwnie skręcały. Jakby były przyklejone do drogi albo coś takiego. Okropna sprawa. Mam nadzieję, że nie cheatują. Że nie ma tego takiego paskudnego efektu catch up, jak w Need for Speedach. Nie mylić z catch up, tylko catch up. To nazywa się doganianie. Takim wolnym do tłumaczenia. Okej, próbujemy tutaj dogonić, to jest, jak mówię, mówiłem, poziom trudny, więc trzeba się tu mieć na baczności. Znowu ten wyścig jadę po raz pierwszy, więc no, pewne rzeczy będę musiał sobie tu powtórzyć, aby pojechać lepiej. Na przykład ten zakręt na wzgórzu, gdzie nie da się dobrze dohamować na samym zakręcie, tak, a nie znając go, niestety trzeba, reaguje się zbyt późno. Trzeba sobie radzić jakoś w trakcie, już gdy jesteśmy na zakręcie. Dobra, skupiamy się. Musimy tutaj zdobyć jakąś fajną pozycję. Mam na razie 5 na 8. To naprawdę nie jest fajnie być trzecim od końca. Dobra, próbujemy. Tak, mamy Golfa. Okej. Trzecia pozycja, przed nami jest dwóch prowadzących. I co to są za auta? Jest Mitsubishi Evo 10 i Audi TT. Audi TT RS. Czyk, czyk. I mamy, doganiamy. Pięknie w strumieniu. Troszeczkę ich tak wezmę pod włos tutaj na tym zakręcie. Okej. Trochę takie nieczyste zagranie i w oponki. Nie będzie w oponki, ale za mocno zahamowałem. Mam jeszcze jedno okrążenie, żeby naprawić swoją niedołężność na tym zakręcie. I Golf mi tutaj zjadł trochę. Dobra, jeszcze walczymy, jeszcze nie cofam, ani nie powtarzam wyścigu. Trochę tutaj muszę kontrolować ten samochód. Okej. I cyk, tutaj musimy ostro odbić. A, no właśnie, oni tutaj bardzo mocno hamują. Ja mogę to wykorzystać, to jest poziom trudny, powtarzam. I jeśli chodzi o graczy, z którymi się tutaj mierzę. A i tak idzie mi całkiem nieźle. Chociaż muszę przyznać, że już jest konkretnie. Widzieliście, że aż do samego końca, do tego ostatniego okrążenia miałem problem, aby ich złapać. To jest fajne. To jest absolutnie na plus. Bez tego byłoby nudno. Okej, mamy tutaj metkę. Pyk. Gotowe. Elegancko. Pierwsze miejsce. Udało nam się ukończyć. Super. Dobra. No i teraz tak. Muszę się skupić, że... O, mamy kolejną opaskę niebieską już. Dobra. Zabierzemy. Nie chcemy właśnie brać Evo. Chcemy wziąć Lamborghini Diablo i pojedziemy na kolejny wyścig. A jak mówiłem, w następnym odcinku pójdziemy robić te nielegalne niby wyścigi. Pokonałeś mnie w mistrzostwach, bracie, ale to żaden prawdziwy test umiejętności. Przekonajmy się, kto jest naprawdę najlepszy na ulicach. Okej. Będziesz czekał, no dobra, ziom. Popatrzmy, coś nam tu jeszcze zostało, jeszcze mamy parę wyścigów. Tu mamy klasę C, tu mamy klasę D, tu coś mamy, co to jest? Horizon Hainun Balloon? To chyba jakieś zawody związane z pokazówką, wygląda na to. A teraz może przejedźmy się tutaj. Old Spice US Muscle Mesh. Jedziemy. O, proszę, mamy tutaj fajnego Forda GT. Mamy tu... Nie wiem, co to było. Coś fajnego. Jedziemy. Jest tu sporo samochodów, których nawet nie rozpoznaję. Ale to nie szkodzi, bo i tak się fajnie bawię. Większość z tych samochodów znam, bo Forza Horizon wychodziła mniej więcej w tym czasie, co wychodziły te NFS-y, które najwięcej grałem. I tam były te same samochody, co w tej Forzie, no. Więc ja te modele bardzo dobrze potrafię rozpoznawać, chociaż nie wszystkie. Nie wszystkie modele, na przykład Subaru znam. No, jest kilka takich marek, w których rozpoznawanie modeli idzie mi nie najlepiej. To nie szkodzi. Forza jest właśnie takim fajnym miejscem dla mnie, gdzie mogę się tych marek poduczyć i dużo ciekawych informacji dowiedzieć się na ich temat. Mimo, że są tam jakoś zawsze
po omacku wyjaśniane. Dobra, mamy kolejne zawody. Tym razem biorę sobie Forda. Musimy go zdegradować do klasy C. To nie szkodzi. I spróbujemy właśnie w tej klasie pojechać na najtrudniejszym, na trudnym poziomie. Bo najtrudniejszy to jest chyba jakiś tam maksymalny albo coś takiego. Zaraz zobaczymy. No, dosyć długo się to wczytuje. Musicie przyznać, że te widoki tutaj, szczególnie ten wyścig poprzedni, który żeśmy jechali tam z tym Elisem, wyglądało to pięknie. Dobra, poziom trudności, patrzymy sobie. Poziom trudny i tu jeszcze jest chyba poziom szaleństwo. Ponieważ trudny już przejechaliśmy na wyższej klasie, to moglibyśmy spróbować teoretycznie szaleństwo. Tutaj, no mówię, wszystko powyłączane jest, to jest dziwne dla mnie. Na razie sobie pojeździmy jeszcze na tym trybie trudności. Myślę, że z czasem, jak będziemy tam postępować w fabule tej gry, no to będzie jeszcze trudniej. Ogólnie bardzo fajnie wygląda to auto. Lecimy naszym bossem. Ponieważ nie mam kontroli trakcji, to jest muscle car z napędem na tył, muszę tutaj troszeczkę korygować poślizg kół triggerem, no i uważać na zakrętach, hamować bardzo, bardzo delikatnie, żeby nie blokowały się koła i przy wyjściu uważać, żeby nie buksowały tylne, uważać na driftowanie i te wszystkie inne pierdoły, bo to nie jest samochód z napędem na 4 koła. Co prawda mamy tutaj bardziej ostry skręt, ale też możemy łatwo samochód przesterować i wprowadzić w drift, o tak jak ja teraz, widzieliście? Musiałem troszeczkę poznać granice tego samochodu w tej klasie, więc pozwoliłem sobie na dość agresywne pokonanie tego zakrętu. Tu warto trzymać się też asfaltu, na asfalcie dużo, dużo lepiej samochodzik sobie radzi. Dobra. Pyk, pięknie. Okej. Okay. Tutaj mamy Firebirda, prawdopodobnie przed sobą. Tu mamy parę ziomków, którzy blokują mi drogę. No oni się ładnie trzymają tej drogi, a gdy ja wyjeżdżam z szutru na drogę, wtedy koła są już tylne rozpędzone na tym szutrze i na asfalcie automatycznie też tracą przyczepność. Dlatego muszę uważać, żeby trzymać się właśnie asfaltu. Leciutko operować gazem przy wyjściu z zakrętu i na samym zakręcie oczywiście też. No tutaj to jest taki taniec z gwiazdami, można powiedzieć, jazda na tym wyścigu. Oj, ciężko będzie zdobyć drugą chociażby pozycję, ale się nie poddaję. Mamy Chargera przed sobą, próbujemy nie pchać go, tylko go nie pchać. No ciężko będzie. W strumieniu jeszcze czułem, że go doganiam, ale już poza strumieniem było ciężko. Dobrze ci poszło. Nie pozwól jednak, by przytłoczyło cię ciśnienie wygranej. No okej. Okay. Druga pozycja to jest całkiem nieźle. Będę czekać w centrali wyścigów. Wpadnij i zabierz niebieską opaskę. Okej, okay. Co, lecimy po niebieską opaskę. Bo inaczej nie możemy zdobyć poziomu. To jest też ciekawe w tej Forzie. Bo w Forzie dwójce mieliśmy tak, że te poziomy, te opaski odbierały nam się jakoś automatycznie. Zobaczcie, że mi się ten wyścig nie ukończył nawet. Nie pokazało mi się, że ja go jechałem. To jest ciekawe. No, zawsze czegoś się nauczyłem dzisiaj. Pyk. Okej, no to co, jedziemy sobie na mistrzostwa, na Centrum Horizon, odebrać naszą opaskę, a później... A później co? Później będziemy kończyć, moi drodzy. To już zbliża się koniec tego odcinka. No ale następny już niedługo. Macie mój plan na grafice kanałowej, tak? I wiecie dokładnie, kiedy pojawi się odcinek serii. Moje filmy pojawiają się w weekendy o godzinie 9 i 14, a w dni robocze o godzinie 14 i 18. Także przegapić się nie da, zawsze coś nowego codziennie u mnie. A teraz jedźmy jeszcze odebrać tą opaskę i się ładnie pożegnamy. No właśnie, to jest dziwne, no nie? Że trzeba mieć tą opaskę, żeby levelować? Zawsze trzeba ją odebrać? Dziwne, a jednocześnie fajne, no bo więcej tych kilometrów przejedziemy sobie w Fordzie. Cyk. Drifting.
Ale pojechałem fajnie tym. Okej. I zobaczmy. Jakieś osiągnięcie. Odblokowałem. Rewelacja. Ta niebieska opaska na nadgarstek jest dowodem na to, że nieźle sobie radzisz na festiwalu. Tak oczywiście. Trzymaj. No, moje Diablo mi w tym pomaga. Okej. Co my tu mamy? Moi drodzy, dla każdej opaski są inne wyścigi. No to ciekawe. No, na pewno będziemy się ścigać. Coraz więcej tych wyścigów się tu pojawia i możliwości. Fajnie, bardzo fajnie. Co my tu mamy? Przystanek Horizon. Rabat 0%. Okej, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.